Cristobal, teraz już nie jesteśmy na fotelu. Jesteśmy tutaj teraz w miejscu, w którym serwujemy najlepszy rum na świecie. Powiedz, jak ci się podoba w tym miejscu, w którym jesteś teraz? Tak naprawdę dzisiaj to jest mój pierwszy raz. To jest moja pierwsza wizyta Blackbeard. Znaczy ten projekt już zaczął prawie rok i pół temu, bo znam chłopaków, oni zaczęli też Rumlo Festival, pierwszy festiwal rumu w Polsce i opowiadali mi o tym koncepcie i tak naprawdę w mojej opinii to jest rewelacja, nie tylko jako koncept barbershop i sklep, gdzie nie tylko kupujesz butelki, tylko masz szkolenie, masz masterclass, masz tasting, masz masterclass dla gastronomii, masz tasting dla final consumer i też oczywiście masz cygara, masz fotele, więc to po prostu multifunction, nie? I tak naprawdę location jest bardzo, bardzo fajna, atmosfera jest bardzo pozytywna, szczególnie, bo masz te bardzo wielkie okna tutaj z naturalnym, powiedzmy, światłem, co po prostu relaksuje cię i czuje się, jakbyś był w domu. Po prostu jestem amused, nie? Fantastycznie, rewelacja. Zrelaksowany tak, i gotowy po prostu tak do jest. Dzisiejszego masterclass. Tak jest. Powiedz w takim razie nam wszystkim, jak wygląda sprzedaż obecnie rumu na świecie? Przez ostatnie 5-6 lat rum eksperymentuje to, co my nazywamy trzecia rewolucja rumu. Pierwsza rewolucja była, jak rum się pojawił na świecie tak masywnie, to znaczy wiek XVII i XVIII, jak Holandia i England, UK zaczęli produkować rum i importować rum do swoich krajach, zamiast kupować brandy Francuzów, Hiszpanów albo Portugalczyków. I między 1624 a 1800 oni wybudowali więcej niż 500 dystylarni rumu, więc to była pierwsza rewolucja. Druga rewolucja była dzięki tych bardzo egzotycznych koktajlów, co się nazywały i jeszcze się nazywają tiki, jak Mai Tai, zombie i tak dalej. I w tym momencie jesteśmy na trzeciej rewolucji rumu, dlatego że po raz pierwszy raz, jak zawsze wytłumaczę, konsument, barman, właściciel wine shop, nie? Zaczyna patrzeć się na rum jako premium spirit, jako luxury, jako luksusowy alkohol. I 10-15 lat temu tylko były najlepsze koniaki i najlepsze whisky na półce. Teraz koło tych koniaków, koło tego whisky możemy znaleźć top rumy. I to jest bardzo dobrze, bo szczególnie w Europie to się dzieje. I też final consumer, to znaczy konsument, woli kupić rum 12-letnie, co kosztuje 45 euro, ale zrozumiał, że jeden rok starzenia na Karaibach to jest jak 3 lata w Szkocji. Więc powiedzmy, że ty płacisz za 12 lat starzony rum, płacisz 45 euro, ale w sumie jako starzenie tak naprawdę to jest jak whisky, co ma 36-35 lat, ale ile tyle whisky kosztuje, prawda? Kosztuje 500-600 euro. I to w końcu final consumer zrozumiał i to się dzieje, że kradziemy konsumentów od whisky. Więc moment jest najlepszy, ale takie momenty bardzo dobre, takie powiedzmy trendy dla spirits, jak teraz jest dla rumu, ma swoją stronę troszkę brzydką, bo co dzień pojawia się nowy rum i tak czytasz o tym rumie, tak szukasz, skąd ten rum pochodzi i widzisz, że nie ma destylarni, nie wiedzą, co robią, kupili ten rum, tam dodali coś do tego rumu, żeby był słodki, fajny marketing, fajna butelka i tak dalej. To nie jest produkt z duszą, nie? Oczywiście jest dużo dobrych rumów, ale barman i konsument muszą uważać, co kupują, tylko to. Jasne. My jesteśmy
jesteśmy dzisiaj w Blackbeard, jesteśmy w Polsce i jak ta wiedza o rumach z całego świata, jak te trendy napłynęły właśnie do nas, jak to się w Polsce rozwija w tym momencie? Pamiętam jak miałem z chłopakami z Rum Law Festival, z Blackbeard, rozmowę 2 lata temu, nie? Oni mi powiedzieli, chcemy zrobić pierwszy festiwal rumów w Polsce. Ja powiedziałem, kurde, wow, to jest, wiesz, biznes bardzo agresywny, bo Polska, no wiesz, to jest jak meka dla wódki, nie? I 38 milionów. No właśnie, tutaj ludzie wódkę piją, nie? I ci, co starzone alkohole piją, to piją whisky. To znaczy, jest agresywne, to jest coś bardzo, jak to mówić, risky, ryzykowne, ale trend globalny i europejski idzie tą drogą. Więc od początku jej powiedziałem, że zróbcie to, bo naprawdę sukces będzie, może nie pierwszy rok, może drugi, może trzeci, ale coraz bardziej konsument się interesuje tym rumem i czytają, przychodzą na masterclass i barmanie tak samo, więc tak, idziemy do przodu, walczymy w Polsce, szczególnie przeciwko tych dużych, wielkich produktów, znaczy tych rumów, co są te, jak to powiedzieć, co mają władzę, nie, multinacjonalnych firm i tak dalej, nie? Ale jako mały producent, no walczymy i damy radę, bo konsument szuka coraz bardziej, jak powiedziałem na początku, produkt z duchem, nie? Coś tam jest za tym, jest historia, jest knowledge, jest know-how i tak dalej. No i idziemy do przodu. Ja myślę, że Polska za 3-4 lata będzie bardzo, bardzo mocno rozwinięta na temat rumu, na pewno. No to doradź nam w takim razie, bo ty jesteś dwukrotnym mistrzem Hiszpanii w barmaństwie. Tak. Kilka lat temu. Jak zrobić w takim razie to, co powiedziałeś, z duszą, koktajl z prawdziwym rumem? Jak do tego podejść? Patrz, fajnie, że zapytałeś, bo rum jest takim alkoholem, co możesz użyć do wszystkiego. Na przykład tutaj mamy Abuelo 12, mój bestseller, nie? Mój też najulubiony produkt. Abuelo 12 to jest fantastyczny produkt, żeby sobie zrobić pairing, to znaczy połączyć z dobrym cygarem albo z czekoladą po jakimś posiłku. Albo tylko nit, znaczy kieliszku sobie i popijać Abuelo 12, bo jest super delikatny, ale też jako barman ja bym mógł zrobić klasyk koktajl, jak na przykład Old Fashion, zamiast bourbon whisky użyć Abuelo 12, na przykład jeszcze jeden koktajl, taki aperitif, by był Rum Manhattan, to znaczy zamiast klasyczny Manhattan z rye whisky i sweet vermouth, to zamienić whisky na Abuelo 12. Też jest bardzo fajny koktajl. Albo też wytrawny taki drink przed kolacją, Rum Negroni. Negroni to jest klasyczny drink, co ma tę samą porcję Campari Bitter, Sweet Vermouth i gin. To zamienić gin na Abuelo 12. Też super drink. Oczywiście możesz użyć troszkę mniej starzone rumy, jak na przykład Abuelo 7, żeby zrobić daiquiri albo mojito, klasyczne drinki, jak jest gorąco, oczywiście nie będziesz pił na plaży Old Fashion albo Manhattan, dlatego masz daiquiri albo mojito, nie? Dobrze zrobiony z rumem, co ma smak rumu, nie industrialny rum, nie? I oczywiście też są kategorie bardzo specjalne, jak te trzy. Tutaj mamy 3 Abuelo 15 lat Finish Collection, się nazywają Finisze. Bo każdy z tych ostatni rok zrobił w 3 beczkach. Na przykład we Włoszech albo we Francji robiliśmy takie imprezy z kucharzami i oni zrobili taką degustację, taki pairing, nie? I łączyli te 3 Abuelo
z finger food, to znaczy Abuelo, co ostatni rok zrobił finisza w beczkach, co miały Sherry Oloroso, łączyliśmy z na przykład tartar z łososia, albo z tuńczyka, albo różowe, czerwone krewetki, fantastyczne. Na przykład ten, co zrobił finisz w beczkach koniaku, Napoleon, robiliśmy pairing z foie gras, z pasztetem, steak tartar, tartar carpaccio, mięsa carpaccio i tak dalej. I ostatni, co zrobił finisza w beczkach, co miały Towny Port, robiliśmy pairing z blue cheese, Stinton, Gorgonzola, Roquefort i było fantastycznie. Jak widzisz, rum się nadaje do wszystkiego, co zechcesz. Tak samo jak gastronomia teraz jest bez limitów, tak samo rum. Dla koktajla, dla sipping i też dla food pairing. To Cristobal, twój najbardziej ulubiony, taki wysublimowany drink, koktajl właśnie. To też jest bardzo trudne pytanie. Ja zawsze mówię tak. Są trzy drinki, co ja po prostu uwielbiam i są tak naprawdę powodem, dlaczego jestem alkoholikiem. Jeden to jest oczywiście klasyczny daiquiri z Abuelo 7 lat. Daiquiri z siódemką jest po prostu Bayer, to jest fantastyczne. Rum Manhattan z Abuelo 12, to znaczy dla tych, co może nie znają, jaki jest przepis na daiquiri, to daiquiri, co ja lubię, to by było 6 cl Abuelo 7, 3 cl lime, limonki, juice i 1,8 cl cukru, liquid sugar, sugar syrup, nie? Tutaj Manhattan, ja bardzo lubię przepis klasyczny 2-1, to znaczy 6 cl Abuelo 12, 3 cl takiego dobrego bermutu jak Carpano Antica Formula albo Cocchi z Torino i tylko dash Angostura bitter, nie? Jako wytrawny koktajl jest fantastyczny. I oczywiście tiki koktajl, ja myślę, że najznany tiki koktajl, co jest oczywiście Mai Tai. Tiki to jest kultura, to jest filozofia, to był taki style restauracji, jedzenia i drinków, co zaczęli w Stanach Zjednoczonych w latach po American Prohibition, to znaczy po 1933 Don De Beachcomber i później Victor Bergeron, takie dwie osoby, co zaczęli te drinki, te koktajle, używając różne typy rumów, takie spice, to znaczy spices, syropy, takie egzotyczne owoce, premiksy i tak dalej, nie? I serwowali te drinki w takich bardzo partykularnych i bardzo dziwnych szklankach, nie? Dużo ognia i dużo show, nie? I te drinki są, jeszcze istnieją i tak może najsławniejszy tiki drink to się nazywa Mai Tai. Ten drink, przepis tego drinka by było 3 cl rum z Jamajki, starzony, taki bardzo mocny rum z Jamajki, 3 cl rum z Martinique, z wyspy Martinika, 3 cl limonki, znaczy soku z limonki. Oryginalny przepis mówił, że było 1,5 dry curaçao, ale ja personalnie wolę 2 cl dry curaçao i zamiast 8 ml, to znaczy mniej niż 1 cl syropu z orgeat, to jest migdał, dodaję troszkę więcej, 1,5 cl syropu z migdała i to jest po prostu drink dla wszystkich, troszkę mocny, po dwóch Mai Tai to wiesz, każdego fajtera można położyć. No tak jest. Ale bardzo egzotyczny drink, uwielbiam go. To masz
masę tych informacji, a ty stajesz jeszcze czasami za barem sam i robisz... Jak mamy jakieś eventy, jak mamy guest bartending, guest shift, to znaczy jak podróżuję do jakiegoś miasta, idę do baru, wchodzę za bar przez godzinę i pół, dwie godziny i sprzedajemy tylko i wyłącznie drinki, co ja przygotuję. Czasami to robimy, teraz właśnie w piątek muszę pojechać do Włoch, będę cały tydzień tam i mamy na południu Włoch tam parę takich eventów, takich imprez, gdzie ja będę przez godzinę i pół robił drinki. Oczywiście wszystko dla zabawy klientów, nie? Ale rozrywka jest, bo bardzo fajnie jest wracać do korzeń, nie? Gdzie zacząłem moją pracę. Okej, okay, to na chwilę się zatrzymajmy. Koktajle, już o tym wspomniałeś, ale wróćmy do czystego rumu. Mhm. Jak go spożywać, jak go podawać? Jakie są trendy i jak to najlepiej zrobić? Jak powiedziałem, neat, znaczy sam rum najlepszy, jak powiedzmy robisz profesjonalny tasting, to taki sniffer to jest najlepszy, ale jak jesteśmy w domu i otwieramy taką fajną butelkę bardzo starzonego rumu, to najlepiej to jest użyć klasyczny kielich do czerwonego wina. Klasyczny, bo taki starzony rum potrzebuje dużo powietrza, żeby się otworzyć, żeby perfumy, żeby wszystkie aromaty wyszły, nie? I dlatego potrzebujemy duży kielich. I oczywiście otwarty kielich, żeby było łatwiej dla nas czuć te lżejsze alkohole, co się koncentrują do góry, a te alkohole, co są bardziej takie olejowe i takie nie za bardzo fajne dla naszego nosa, idą w dół. Więc jak kielich jest bardzo taki otwarty, jest lepiej dla konsumenta czuć wszystkie typy alkoholu, nie? Ja bym powiedział tak, dobry kielich, może kawałek czekolady, może dobre cygaro, ale jak uwielbiasz rum, ja bym powiedział, że na początku tylko i wyłącznie degustować i mieć swój własny trip, nie? Journey. Słuchaj, dziękujemy Ci bardzo. Was jeszcze na koniec chciałbym Cię zapytać, no bo jesteśmy w Blackbeard, też mówiłeś o Ramloff Festival. To czego też oczekujesz od tego rynku polskiego w kontekście rumów i tego, co się tutaj dzieje w zakresie chociażby Ron Abuelo? No to znaczy z wielką cierpliwością wszyscy chłopacy z Blackbeard, ja jak tutaj jestem w Polsce, tam inni koledzy jak Patryk Kozyra i tak dalej, co uwielbiają rum, no robimy masterclass, prowadzimy masterclass i podróżujemy po całej Polsce i robimy wykłady i pokazujemy, że rum to nie jest tylko ten masywny, co miksujesz z Coca-Colą, ale najtrudna robota jest przekonać konsumenta, nie? Pokazać im, wytłumaczyć, żeby oni jak idą do sklepu, wybrali kupować te rumy, co są high quality, ale może nie tak znane, zamiast kupować dużych branż, dużych mark, nie? Znaczy brands masywnych. I tylko musimy, wiesz, musimy być cierpliwi i kontynuować z festiwalami i z masterclass. I oczywiście Ramloff Festival to jest bardzo fajna i pozytywna platforma dla rumu. Na pewno i to oczywiście bardzo dużo pomaga. Ja myślę, że jak powiedziałem na początku, za kilka lat rum będzie miał swoje, rum premium, nie masywny, będzie miał swoje silne miejsce koło whisky, nie? Tutaj w Polsce. To przekonaj nas tak. Wszystkich i mnie też właśnie dlatego, żebyśmy się przestawili chociażby z alkoholu tego białego i z whisky na rum. Proszę bardzo, proszę Cię bardzo. No, jak Ci powiedziałem, jeden rok na Karaibach to jest 3-4 lata w Szkocji. Dlaczego wydawać pieniądze 500-600 euro za butelkę whisky 30-letnie, jak możesz sobie dobry rum za 45 euro kupić, co ma 12 lat?
pomyśl o tym. I też możesz częstować kolegów, bo whisky za 500-600 euro to nie poczęstujesz nikomu, ale rum możesz poczęstować. No i jest więcej socjalny, nie? Rum is about having fun, znaczy Karaiby to jest znaczy karnawał, to jest tańczenie, to jest plaża, to jest ciepło, to jest słońce, to jest trzcina cukrowa, co jest słodka. Whisky to jest zimno, Szkocja, pada deszcz, jest szaro tam, jest drogo i malt, nie, cały malt albo rye z United States, to nie jest takie smakowe jak trzcina cukrowa, nie? I nie tańczą aż tak dużo jak na Karaibach. Nie, żartuję, ale tak jest. Rum to są Karaiby. To jest po prostu inne serce, inna atmosfera. Jak pijesz rum, to jak przepadasz przez rum i podróżujesz sobie, na przykład przyjeżdżasz do Panamy, to bardzo szybko to rozumiesz, o co chodzi, nie? Więc zapraszam wszystkich, żebyście spróbowali dobre rumy i żebyście robili wasze własne food pairing, wasze własne koktajle w domu i na pewno nie będziecie żałować. Jeszcze jedno pytanie mi się nasunęło, no bo jesteśmy w takim męskim miejscu, barber, oczywiście rumy. Gdzie w tych rumach jest miejsce dla kobiet? O, tutaj fajna sytuacja jest taka, że gwiazda Blackbeard to nie jest właścicielowie. Gwiazda Blackbeard to jest dziewczyna właśnie. Okay. Dominika, ona jest gwiazdą, ona sprzedaje tutaj, ona jest tutaj cały dzień i ona jest jako ikon Blackbeard, więc jest. To jest męskie miejsce, ale gwiazda to jest ładna dziewczyna. Tak, dzięki bardzo. Bardzo mi miło.